Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Słuchajcie, wreszcie się doczekaliśmy, wreszcie ciepło, krótki rękawek, piękna pogoda. Myślę, że dzisiaj weźmiemy się za rośliny, które uwielbiają ciepło. Będziemy wsadzać dalie do doniczek i powiem Wam, jak wsadzać je także do gruntu i będziemy wysiewać cynie i amarantusy. Zapraszam na ten odcinek. Dzisiaj poznacie też wyniki konkursu Kronen. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu napisaliście tyle ciekawych odpowiedzi. Polecam każdemu poczytać, bo wszyscy komentujący piszą, jakie połączenia kolorystyczne, jakie rośliny jednoroczne w kompozycjach właśnie tarasowych, balkonowych najlepiej się sprawdziły. Ogromna ilość odpowiedzi. Bardzo się cieszę, jak zawsze bierzecie udział w tych konkursach. Macie po prostu niesamowite pomysły. W tym tygodniu, słuchajcie, przyjechała już wyczekana przeze mnie dostawa dalii z Holandii, z firmy Flower Farm. Ja od nich zamawiam od paru lat. Mam taki problem, że w Polsce bardzo często jak zamawiam, to przychodzą mi pomylone odmiany. A od dziewczyn zawsze jak brałam, to były te odmiany, które zamawiałam. I te moje dalie w zeszłym roku były już dziećmi tak naprawdę tych, które zamówiłam parę lat temu. Bardzo dobrze się przetrzymywały w garażu. Problem był taki, że jak wiecie, w tym roku robiliśmy remont garażu i musiałam moje dalie stamtąd wyeksmitować. I wyeksmitowałam je do kotłowni, a w kotłowni było bardzo ciepło. I niestety straciłam parę sztuk tych, które były mniejsze, dużo szybciej mi się obsuszyły. No i niestety, do widzenia, tak to z daliami jest. Trzeba bardzo dobrze utrzymywać i chłód z jednej strony, niezbyt dużą wilgoć, żeby one dobrze nam przetrwały zimę. Te duże karpy z dużą ilością kompostu i wermikulitu dały radę, także rosną sobie już w doniczkach, a będę dosadzać też parę nowych odmian, one w ciągu sezonu, bo słuchajcie, to jest taka, zobaczcie, takich parę małych kiełbasek. W ciągu sezonu ta karpa robi się po prostu 3-4 razy większa, w zależności od odmiany, bo niektóre są nieco mniejsze, także myślę, że w tym roku będzie bardzo kolorowo. No i zaraz wytłumaczę Wam, jak te dalie wsadzam do donic i dlaczego do donic, a nie od razu do ziemi. Dalie, kiedy minie ryzyko przymrozków, możemy wkopywać do ziemi od razu. Nie ma z tym problemu, możecie tak zrobić. Ziemię trzeba przygotować. Dalie bardzo dobrze czują się w glebie obojętnej, leciutko kwaśnej lub leciutko zasadowej. Natomiast nie saćmy tam, gdzie jest ta gleba taka, wiecie, bardzo kwaśna albo bardzo zasadowa. Jakie miejsce lubią dalie? Przede wszystkim miejsce słoneczne. Wiadomo, roślina, która kwitnie tak mocno, będzie kochała słońce. To są rośliny, które uwielbiają ciepło i będą potrzebowały miejsca zdrenowanego. Nie jakoś przesadnie. Chodzi tylko o to, żeby nie stała tam woda. Wtedy, kiedy stoi woda, mogą nam podgniwać te karpy. I najważniejsze, żeby takiej sytuacji nie było. Kiedy będziemy dalie sadzić do ziemi, to warto przygotować im dołek. To są bardzo, ale to bardzo żarłoczne rośliny. One kochają naprawdę być nawożone. Ja zawsze do dołka daję taką konkretną szuflę obornika, przekompostowanego oczywiście, i do tego garść nawozu wieloskładnikowego. I potem dalej sobie obserwuję już w sezonie, jak wyglądają ich liście. Jeżeli widzę, że te liście tracą trochę zieleń, nie wyglądają już tak pięknie, to też wchodzę z nawozem płynnym wtedy i podlewam je takim płynnym nawozem gdzieś tak raz na 2 tygodnie do miesiąca. W zależności, naprawdę obserwuję rośliny i dostają, jak wydaje mi się, że jest to potrzebne. Jak mówiłam, dalie możecie wsadzić do ziemi, ale możecie też wsadzić je do doniczek. I ja tę metodę preferuję z dwóch względów. Wiecie, że ja mam u siebie bardzo dużo roślin jednorocznych, na przykład wcześniej kwitnących, i one gdzieś tam pod koniec czerwca przekwitną. I chcę mieć w tamtym miejscu potem dalie, ale muszę poczekać. Także sadzę je w doniczkach. To jest pierwszy powód, a drugi powód to są ślimaki. Ślimaki uwielbiają te młodziutkie, dopiero wychodzące listki dalii z ziemi i mogą nam naprawdę te dalie zmasakrować. Dlatego jeżeli damy im te szanse wzrostu pierwszego w doniczkach, chronimy je przed ślimakami, chronimy je, jeżeli jest jakiś wyjątkowo chłodny miesiąc, nie wiadomo co będzie, miejmy nadzieję, że już tak nie będzie, ale jeżeli możemy je trzymać w cieplejszym miejscu, to one też szybciej nam wyjdą. Jeżeli macie szklarnię, to też dalie możecie przyspieszać wcześniej, czyli mniej więcej gdzieś tam w połowie kwietnia, żeby te kwiaty zakwitły Wam wcześniej. Ja akurat lubię, kiedy dalie kwitną i wtedy, kiedy powinny,
bo w pierwszym momencie u mnie będą kwitły róże i nie do końca chcę wtedy mieć dalie czy cynie. Ja czekam na nie, żeby one kwitły fantastycznie w drugiej połowie sezonu, wtedy, kiedy róże przekwitną. W doniczkach różni się tym, że nie musicie używać jakiejś wyfiukanej, słuchajcie, ziemi. Jeżeli robię to na 2 do 4 tygodni, używam dowolnej ziemi, byleby ona nie była kwaśna. Bardzo często używam swojego kompostu na dno, potem dosypuję sobie ziemi, albo kompostu z worków, albo ziemi po prostu uniwersalnej, albo ziemi do kwitnących. Tak naprawdę nie ma to znaczenia. To jest krótki okres. W tym czasie, kiedy ona wychodzi, ona bierze pokarm głównie z tych swoich kiełbasek, czyli z tej karpy, i nie będzie potrzebowała takiego nawożenia. Nie będzie też potrzebowała nadmiernego podlewania, szczególnie do czasu, zanim nie wyjdą liście. Także ja sobie szykuję doniczkę, która jest nieco większa od karpy, tak żeby karpa mogła sobie tam się spokojnie ukorzeniać, nie za dużą, w zależności od tego, ile czasu będziecie je w tych doniczkach trzymać. Wsadzamy, zasypujemy ziemią na tyle, żeby była mniej więcej 2 cm przykryta ziemią. Tym, o tutaj Wam pokażę, jak mamy te nasze kiełbaski, to tutaj na środku możecie zobaczyć, że mamy uciętą łodygę z zeszłego roku. Możecie też zobaczyć, że już będziecie widzieć, jak te oczka się wybudzają. Bardzo łatwo jest je teraz, jak już jest tak późno w sezonie, zobaczyć, bo zimą czasami trudno je wypatrzyć. I w ten sposób posadawiamy ją w ziemi i zasypujemy tak mniej więcej około 1-2 cm ziemią tę najwyższą część. Podlewamy bardzo delikatnie, na tyle, żeby ziemia była wilgotna, ale nie mokra. Wstawiamy w ciepłe miejsce i czekamy, aż wyjdą nam liście. Sprawdzamy, żeby nie była ta ziemia super przesuszona, ale nie dopuszczamy do tego, żeby była zalana. Ja Wam od razu powiem o swoim negatywnym doświadczeniu, jak miałam linię kroplującą, która kapała mi po prostu w szklarni do jednej z moich ukochanych dali, no i ona niestety zgniła. Najgorsze jest w przypadku dali właśnie zbytnia ilość wody, zanim te liście wyjdą nam do góry. No dobra, słuchajcie, idziemy sobie do altany, bo tam mam stół, rozłożę sobie tacę i będzie mi wygodniej te wszystkie dalie wsadzać. Pokażę Wam dokładnie, jak to robię, a potem wysiejemy sobie jeszcze cynie. Chodźcie. No dobra, słuchajcie, jesteśmy na mojej stacji pracującej. Jeżeli chodzi o doniczki, używam po prostu doniczek takich, w których zostały mi przysłane byliny, albo zawsze mam taki zestaw gdzieś tam z tyłu zostawiony właśnie w tym celu. Słuchajcie, jak już dobierzecie dobrą doniczkę, to praca to jest chwila, moment. Wysypujemy na dno ziemi około, w zależności od tego, jak wysokie macie te doniczki. Ja wysypię tutaj dosłownie jakieś 3 cm. Posadawiam moją karpę tym uciętym zeszłorocznym pędem do góry, tak w dół. Układam sobie i rozkładam te kiełbaski tak, żeby były równo rozłożone i obsypuję ziemią. Bardzo ważne jest, żeby sobie zaznaczyć, jaka to jest odmiana, bo dalie wszystkie wyglądają tak samo do czasu, aż nie zakwitną. Także tutaj akurat z tej firmy, z której mam te moje dalie, na szczęście oni przysyłają od razu etykietę. Ja sobie ją po prostu zawinę wokół takiej etykiety. One dość dobrze trzymają, jeżeli chodzi o kolor, nie blakną. O, dobra. Dalia zasypana. Tu akurat café au lait. Słuchajcie, jedna z najpiękniejszych dali. Największy problem jest taki, że w Polsce niby bez problemu można ją zamówić. Zamawiałam już chyba z 10 razy i raz trafiłam po prostu prawdziwą café au lait, a w większości przypadków to albo były białe, albo jakieś inne. Te mam nadzieję, że będą dokładnie tak, jak chciałam. I teraz tak przygotowaną dalię podlewamy. Słuchajcie, podlewamy ją na tyle, żeby ziemia była wilgotna, ale nie jakaś super mokra. Najważniejsze, żeby jej, słuchajcie, nie zalać, ale jak dotykacie, to czujecie, że ta ziemia jest mokra. Dajemy odsiąknąć, wstawiamy w ciepłe miejsce i czekamy, aż pojawią nam się zielone listki. Podchodzimy do niej tak mniej więcej co 2-3 dni i sprawdzamy palcem, czy ziemia nie jest wysuszona. Chodzi o to, żeby ona w dotyku była dość wilgotna i czekamy na to zielone. A ja biorę się i obsadzam wszystkie po kolei. Dalie posadzone,
Podlewamy teraz i bierzemy się za nasze cynie i amarantusy. Ja sobie zmienię tylko ziemię, bo tym razem będziemy używać ziemi do wysiewów wymieszanej z perlitem. Ja daję tak mniej więcej na taką skrzynkę, wiecie, Ozika, którą mam wypełnioną. To jest jeden worek ziemi do wysiewów. Daję mniej więcej 3 szklanki perlitu. Można też dać wermikulit. Cynie lubię wysiewać w wielodoniczkach, dlatego że w szklarni mają dużo cieplej, a one kochają wschodzić wtedy, kiedy naprawdę jest ciepło. Bardzo wielu tych ogrodników, którzy zajmują się profesjonalnie hodowlą kwiatów na kwiat cięty, mówi o tym, że cynie nawet należy wysiewać w czerwcu, kiedy już mamy naprawdę ciepłe noce. Także ja pozwalam im wschodzić w szklarni, tam zawsze jest dużo cieplej i będziemy potrzebować. Tutaj mam te wielodoniczki. Wypełnię je ziemią do wysiewów wymieszaną z perlitem, tak aby były, słuchajcie, dokładnie wypełnione, żeby ta ziemia nam się leciutko ugniotła. Także ja palcami delikatnie wciskam, żeby tej ziemi było tak dobrze napakowane. Przekładam sobie po kawałku. Jak już jest trochę lżejsza ta moja skrzynia, to ją po prostu przechylam. Ale na razie zrobimy to w ten sposób i dosłownie tak wciskam palcami, żeby ona mi się tam lepiej ugniotła. Słuchajcie, w tym roku planuję ogromne ilości cyni w ogrodzie. Tutaj mam mnóstwo nasion. Przede wszystkim seria Queen Lime. Queen Lime, Queen Lime with a Blotch. Co tutaj jeszcze jest? Zobaczmy. Queen Lime Mixed, Queen Lime with Blotch, Queen Lime Orange, czyli z takim bardziej pomarańczowym. Tutaj to jest co innego. Potem mam jeszcze odmianę Seniorita, taka bardziej pomarańczowa, Cinderella, Coral Beauty. Tu też jest Queen Lime, to chyba będzie wszystko. Michał mnie poprawia, że to jest chyba Cinderella, ale to jest Zinderella, dlatego że zinia po angielsku się mówi, więc jest taka nazwa przekręcona. Słuchajcie, chcę ich mieć naprawdę dużo, także będę wysiewać po jednym nasionku, bo cynia nie cierpi, jak jej się grzebie w korzeniach. Dlatego bardzo często na opakowaniach przeczytacie, że cynie należy siać prosto do gruntu. Ale jeżeli wysiejecie po jednym nasionku do komórki i potem wyciągniecie, nie gmerając jej tam w korzeniach, to spokojnie można je przesadzać i one dużo lepiej kiełkują w takim miejscu, które jest właśnie ciepłe. Wszystkie te wielodoniczki dużo szybciej się będą podgrzewały niż nasza ziemia. Przecież w zeszłym tygodniu mieliśmy koło, w zeszłym tygodniu mieliśmy koło jednego w nocy, więc ta ziemia jeszcze ciągle nie jest ogrzana. Także takie miejsce będzie dla niej dużo, dużo lepsze do wschodów. Każdą odmianę, słuchajcie, oczywiście sobie zapisuję na etykiecie, żeby wiedzieć, co rośnie, bo one są bardzo podobne i do czasu, aż nie pojawią się kwiaty, nie wiemy, która to jest odmiana, a ja chcę mieć w konkretnych miejscach konkretne kolory. Także zapisujemy. Ja sobie będę tutaj chyba po 2 albo 3 rzędy wysiewać jednej odmiany. Końcówką markera robię delikatną dziurkę i jedno nasionko do każdej komórki. Dziurki dokładnie zasypuję i teraz dlatego tutaj przygotowałam sobie taką tacę. Na tej tacy wleję wody tak do połowy tych multidoniczek i po prostu nawodnię je od dołu. Mniej więcej około pół godziny będą stały, tak żebym tutaj ręką dotykając czuła, że już są wilgotne i potem idą w ciepłe miejsce. Cały czas utrzymujemy wilgotność, ale tak, żeby tam nie było błotka. Wiadomo, tak jak zawsze Wam tłumaczę. Kolejna roślina, którą będę wysiewać dokładnie tak samo jak cynie, to jest amarantus. I mam tutaj odmianę Coral Fountain i już sprawdzam drugą, bo nie pamiętam, jak ona się nazywała. Ta się nazywa Green Cascade. One fantastycznie wyglądają, w szczególności jeżeli utniemy im górę, to będzie bardzo dużo takich drobniejszych, tych zwisających, takich pięknych, zielonych ogonów. Ja tej rośliny nie miałam, miałam ją mieć. I niestety taka pani przyszła mi tutaj pomóc pielić i wypieliła mi moje amarantusy, więc muszę bardzo, bardzo pilnować, kiedy ktoś ma mi pomagać, bo ja mam bardzo dużo roślin, więc mam nadzieję, że w tym roku już się uda i zejdą i będą fantastycznie te bukiety wyglądały, bo właśnie amarantus połączony z cyniami i z daliami w bukietach wygląda fenomenalnie.
Słuchajcie, jeżeli chodzi o wygraną, czyli osobę, która zostawiła zdaniem firmy Kronen najciekawszą odpowiedź, to zestaw ziemi wędruje do Joanny Bryłki. Gratulacje, Asiu. Skontaktuj się ze mną mailowo na marta.potoczek@gmail.com. Do tego mieliśmy jeszcze 3 vouchery. Pierwszy wędruje do Beaty Tarkoty, drugi wędruje do Anny Laskowskiej, a trzeci wędruje do użytkownika o tajemniczych literach AS. Bardzo proszę, żebyście też ze mną skontaktowali się na tego maila, którego podałam pod spodem, ale z maili, które używacie do logowania się do YouTube'a. I pamiętajcie o tym, że musicie być subskrybentem mojego kanału oraz kanału Kronen. Gratulacje dla wszystkich wygranych. Słuchajcie, słońce bardzo ostre, ale ja się tak stęskniłam, że aż przyjemnie posiedzieć chwilę i poczerpać tej witaminy D. No dobrze, słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Mam nadzieję, że ta pogoda zostanie z nami na długo. Do zobaczenia w następnym odcinku.